Witam Państwa. Ja również witam serdecznie. Chodzi o zobowiązania, które podjęłam w Twoim imieniu w międzyczasie, to tu jest pan w białej koszulce i tam jest jeszcze taki miły pan blondyn i jeżeli oni zechcą, to jesteś im winien zdjęcia z sobą. Ponieważ rozegraliśmy mini konkurs grzędowiczowy. Aha, znaczy i oni wygrali, chcą czy nie chcą, muszą te zdjęcia dostać, tak? Nie, ale jeżeli tylko będą... Jeżeli tylko będą chcieli, to nie możesz powiedzieć nie. Znaczy możesz, ale wtedy oni mogą sobie chcieć zrobić zdjęcie ze mną i wtedy będzie źle. Komu będzie źle? Wszystkim. Nie, dobrze. Ja zacznę tak, jak planowałam. Dobra, jak gdyby bo to trochę zagmatwane. Punkt 16. W tym roku mija 30 lat od Twojego debiutu, o czym cała publiczność już wie, że debiutowałeś w 1982 roku. Nawet wiedzą, jakim opowiadaniem. Ja nie wiem. Mogą Ci podpowiedzieć. No więc Azyl dla starych pilotów. Wszystkiego najlepszego z okazji Dziękuję tego 30-lecia. Bardzo. Powiedz mi, czy rynek wydawniczy zmienił się przez te 30 lat? W końcu zaczynałeś, to było... No proszę było jeszcze... Cię, a byłaś w sklepie ostatnio? W ogóle jakimkolwiek, ja nie mówię, że w księgarni od razu. W warzywnym albo coś. Ja pytam o rynek wydawniczy i to nie są pytania do mnie, tylko do Rozumiem, Ciebie. Rozumiem, tylko to jeżeli o to, nawet że... pytanie jest oczywiste, to uprzejmie byłoby po prostu się zdziwić, o jakie dobre pytanie i odpowiedzieć. To bardzo dobre pytanie oczywiście, już odpowiadam. Otóż przez ostatnie 30 lat zdarzyło się parę rzeczy, takich, które no w ogóle ogólnie wpłynęły na życie codzienne w naszym kraju, w tym na handel, na pisanie i sprzedawanie książek. Dobra, no chodzi o to, że musiałbym wygłosić całą garść truizmów jakby. Po pierwsze, zrobimy od tej strony. Jak to wyglądało w 1982 roku? Otóż sytuacja była no, diametralnie inna od tego, co widzimy. Gdyby was teraz cofnąć w czasie do 1982 roku, to nawet trzymając się tylko zjawisk związanych z fandomem, z kupowaniem, pisaniem, czytaniem fantastyki, z księgarniami, wydawnictwami i tak dalej, to po prostu nie przeżylibyście. Już. Ludzie bardzo często pytają, czy wtedy było łatwiej zadebiutować, bo im się zdaje, że teraz jest jakoś trudno zadebiutować albo trudno wydać książkę. Otóż generalnie książek fantastycznych w latach 80. wychodziło rocznie 3 lub 4 wszystkich, łącznie z przekładami. 3 lub 4 książki rocznie. Jak był dobry rok, to ta liczba dobijała powiedzmy do 10 jakoś tam. No dobrze, nakład podstawowy był 150 tysięcy egzemplarzy, ale ponieważ to były jedyne książki, jakie wychodziły, to nie było co pomarzyć o tym, że się tą książkę kupi, a wznowień nie praktykowano. A ksero nie było? Ksero było jako usługa dla ludności, to był taki drobniutki biznes, tylko że to kosztowało powiedzmy coś w rodzaju na dzisiejsze pieniądze 3 do 5 zł za stronę. W związku z tym odkserowanie książki było piekielnie drogie, to się robiło z książkami, no z podręcznikami, których nie można było dostać. Na przykład na studiach profesor mówił, że egzamin będzie z mojej książki, która wyszła 20 lat temu. No to trzeba było ją zdobyć i odkserować i nie było innej metody. Książek takich normalnych do czytania raczej nie kserowano, chyba że ktoś pracował w jakiejś firmie, która posiadała ksero i mógł to zrobić na lewo. No, wiecie powiem, dlaczego ja zadałam to pytanie? Dlatego, że jednak udało Ci się zadebiutować. Do pierwszej publikacji bo to się dawało. Minęło troszeczkę czasu właśnie w gazecie, tak? W gazecie się dawało, to znaczy wtedy była już fantastyka jako pismo, o ile dobrze pamiętam. Opowiadania fantastyczne drukował czasem Przekrój, który wyglądał zupełnie inaczej niż obecnie. Opowiadania fantastyczne drukował Młody Technik. Tak. Właśnie Odgłosy łódzkie, które były jakimś czarno-białym takim tygodnikiem społeczno-obyczajowym wychodzącym w Łodzi o bardzo małym zasięgu lokalnym właściwie, ale to dobra, tam była ta strona poświęcona fantastyce, jedna kolumna taka. I był jeszcze w problemach czasem, ale oni drukowali klasykę i jakaś taki techniczny, przegląd techniczny czy coś takiego miewał na końcu opowiadanie. Także tych pism było kilka. Teoretycznie dało się jakoś tam upchnąć swoje opowiadanie, jeśli ono było przyzwoite.
I w zasadzie na tym koniec, ponieważ jeżeli się potem poszło do wydawnictwa, to pani redaktor Stroszczyńska, na przykład z naszej księgarni, mogła się bardzo ucieszyć, że dostała książkę, albo ktoś w Iskrach, albo w Czytelniku, bo to głównie oni wydawali fantastykę, mieli swoje serie fantastyczne, po czym na druk tej książki czekało się lat 5. Jak dobrze poszło. Jak dobrze poszło, bo to autor stawał w kolejce, a tam były przydziały papieru, tak? I poszczególne książki drukowano w ramach tych przydziałów papieru, jak papier się kończył, to ich nie drukowano. Otóż to jest taka sytuacja, jakby człowiek... Nie, nic mi nie przychodzi do głowy jako dobre porównanie. Piszecie książkę mając lat 17, a 5 lat później, jako zupełnie inni ludzie i być może z zupełnie innym doświadczeniem literackim, widzicie ją dopiero na półkach. I następna na przykład za następne 5 lat albo i 10, bo oni takie wymyślali terminy, tylko na szczęście to wszystko się zawaliło. Potem uległo zmianie zasadniczej. Teraz jest tak, że mamy kilkadziesiąt wydawnictw. Z pismami w tej chwili się zrobiło trochę gorzej, ale to jest kwestia czasu, bo po prostu jest tąpnięcie na rynku prasowym. Jak to się lekko odegnie, zaraz powstaną jakieś pisma. To po prostu nie ma cudu. Jest internet. Poza tym, oczywiście w internecie to ma inny wymiar, ale można sobie, publikując w internecie, jakoś tam zapewnić rozpoznawalność nazwiska, co potem pomoże w negocjacjach z wydawnictwem. No, zdarzało się, że już opowiadania publikowane w internecie dostawały zajdla. To są tak, nie? To są, z tym, że potem miało publikację papierową, tak. Jednak, mimo wszystko, bo w tamtych czasach ten internet nie był tak, nie miał aż takiego zasięgu jak teraz. Powiem Ci, dokąd zmierza moje pytanie, ponieważ kiedyś faktycznie ta przepustowość rynku wydawniczego była taka, że te teksty bardzo mocno człowiek cedził, tak? I wydawcy cedzili, nie bardzo było możliwości wydać cokolwiek. Czy w tej chwili pisze się inaczej? Czy czujesz jakąś większą wolność, większą swobodę pisania, nie tylko jeżeli chodzi o treść i brak cenzury, ale też o to, że możesz poświęcić, nie wiem, kilka tysięcy znaków czy jakiemuś tematowi, który, nie wiem, jest błahy, nie wiąże się z głównym nurtem Twojej twórczości, czy z jakimś cyklem... Nie, ja tak się staram nie robić, natomiast owszem, trochę takiej swobody daje pisanie dużej powieści. W dużej powieści jest miejsce, więc nie trzeba się tak bardzo przejmować zwięzłością fabularną. Może się okazać, że przyhamowanie akcji w celu zrobienia kilku scen, które posłużą do tego, żebyśmy lepiej zobaczyli świat i rolę bohatera w nim, natomiast nie ma tam wydarzeń, które jakoś bardzo popychają fabułę do przodu, to jest, co się przysłuży książce i można sobie na to pozwolić w powieści. W opowiadaniu jest mały jakby obszar do zagospodarowania i tam trzeba bardzo uważać z każdym słowem. Ale to nie wynika z czasów. Różnicę widzę taką, że na przykład... To powiedzmy nie wobec mnie, bo ja się wtedy uczyłem, tak, a teraz pracuję. Natomiast wobec ludzi, którzy uczą się teraz pisać i teraz wydają pierwsze opowiadania, otóż ta powiedzmy łatwość publikacji w internecie i szybkość tego wszystkiego powoduje, że mniej się dopieszcza warsztat, mniej się cyzeluje, mniej się pracuje nad warsztatem, bo to jest ciach, mach i wyszło, tak. Wtedy procedura wydawnicza wymuszała pewną pieczołowitość, bo to proszę Was, istniał na przykład maszynopis znormalizowany. Nie wystarczyło sobie wystukać na maszynie i dać do wydawnictwa, bo odrzucą. Musiało być tam 60 znaków, nie, 30 znaków w wersie, 60 wersów, tak? Mniej więcej oczywiście, ale to tam odpowiednie odstępy i tak dalej, więc człowiek się uczył to robić na maszynie, poustawiać te wszystkie parametry i w taki sposób pisać. Musiało być przejrzyste, czytelnie. Jak było za dużo literówek, to trzeba było przepisać całą stronę jeszcze raz. Tak? W tej chwili piszemy na komputerze, poprawiamy na bieżąco. Komputer to formatuje jak chcemy. To się wszystko dzieje od razu. Człowiek nie ma czasu się zatrzymać nad swoim tekstem, poczytać go, pomyśleć, usłyszeć ten język w głowie i zastanowić się, czy to rzeczywiście ma tak brzmieć i to jest najlepsza forma. Tylko hej, walnąłem, opko, zrób mi reckę. Koniec. To jest ułamek sekundy, już przeczytali, napisali reckę, poleciało, nie ma. To trochę ludziom źle robi na warsztat, bo to jest tego typu sztuka, rzemiosło, robota, nie wiem, no, działalność ludzka, która wymaga pewnej pieczołowitości, pewnych umiejętności. Ich nabycie wymaga cierpliwości przede wszystkim, ćwiczenia, poprawiania zdań i tak dalej. Ludzie to robią nadal, ale mam wrażenie, że dużo więcej niż kiedyś jest takiej pośpiesznej prozy, zrobionej szybko na kolanie, żeby coś przekazać, a wszystko jedno jak. Wiesz co, mówiłeś sam o sobie kiedyś, że jesteś człowiekiem, który interesuje się prawie wszystkim. A
Ty no, piszesz felietony w Gazecie Polskiej, tematyka twoich tekstów jest taka dość różnorodna, piszesz i o sprawach technicznych, i o obyczajowych, tak, i o politycznych czasami. Jeżeli chodzi o twoje książki, to mamy i wynalazki, i świat baśniowy, i mitologię, i trochę malarstwa, i inspiracji sztuką innego rodzaju. Gdybyś miał powiedzieć o sobie tak w kilku zdaniach, w kilku słowach może. Nazywam się Jarek, urodziłem się we Wrocławiu, interesuję się co? Czym? Dzień dobry, nazywam się Jarek, urodziłem się we Wrocławiu, tam dwie przecznice stąd, znaczy w szpitalu tam, ten, a potem tam mieszka. I interesuję się fantastyką. Ona w sobie zawiera bardzo dużo rzeczy. Znaczy gwoli ścisłości nie robię już tej rubryki cywilizacyjnej w Gazecie Polskiej, bo zabierała mi coraz więcej czasu. Tamto przedsięwzięcie prasowe się zaczęło rozrastać, skończyło się na to, że ja miałem dzień, może dwa w tygodniu, kiedy mogłem sobie pozwolić na pisanie książki, a żyłem głównie z tej książki, znaczy bardziej niż z tamtego dziennikarstwa, to się zaczęło robić bez sensu. Poświęcałem więcej czasu pracy, która mi przynosiła znacznie mniej pieniędzy, poza tym byłem zmęczony, nie wiem kiedy robić tego, na czym mi najbardziej zależy, więc po prostu darowałem sobie, przynajmniej na razie. W związku z tym teraz jestem bardziej... Nie podczytuję. Tak. Ja nie mam okularów do czytania. To są. Teraz jestem bardziej ukierunkowany jako autor fantastyki. Nie, mniej jestem człowiekiem, który robi wszystko na raz i dobrze, bo już to zaczęło mi wychodzić bokiem zwyczajnie. Natomiast co do zainteresowań, to nie, to jest osobowościowe. Ja po prostu nie wyobrażam sobie tego, żebym pisał jakiś pewien typ fantastyki, dość wąsko zdefiniowany całe życie. Jeden cykl, tak? 40 lat aż od... trzasnę kopytami, nie skończę tego nigdy, nie, to po prostu... Ale może twój syn z kolegą skończy. No ale ma to sens, no może, no. Natomiast no, nie, ja nie widzę po prostu sensu w budowaniu jakiejś takiej monumentalnej historii serialu takiego, który gdzieś tam idzie w przyszłość. Skoro mnie by to zaczęło nudzić, to nie wyobrażam sobie, w jaki sposób mogłoby nie znudzić czytelnika. W związku z tym ja muszę tak skakać po tematyce, bo po prostu przychodzą mi do głowy różne pomysły i różne rzeczy mnie w danym momencie interesują. Miałam zamiar zapytać o łączenie gatunków, tak? Naukowej fantastyki z fantasy, taką, nie wiem, interdyscyplinarność twojego pisarstwa, ale zacznę to pytanie od jednej strony, bo cytaty z ciebie są po prostu czasami przeurocze. I napisałeś kiedyś, posługuję się fantastyką jak kowal młotkiem. Znaczy, masz poczucie misji, tworzysz dzieła, uważasz się za rzemieślnika, a kowal tworzy dzieła? No. No nie wiem, no niektórzy tak. To jest jakby podsumowanie pewnej wymiany zdań z jakiegoś wywiadu, kiedy facet pytał mnie o takie bardzo artystowskie różne rzeczy, które nie bardzo do mnie przystają. Tak, ja właśnie nie posiadam poczucia misji w sensie tworzenia wielkiej literatury, tak, nie patrzę na swoje pisanie z punktu widzenia teorii literatury polskiej. Tak jakby robię swoje, tak nie interesuje mnie, czy to jest prawidłowo, czy tak jestem zobowiązany pisać jako polski literat w XXI wieku, bo nie, nikt mi nie będzie mówił, jak mam pisać i już. Ja mam jakby swoje normy, które wynikają z tego, czego się przedtem naczytałem, tak? Te ileś tam lat lektur uczyniły mnie pewnego typu pisarza, no, ze mnie. Po prostu miałem po drodze autorów, którzy byli moją inspiracją, którzy byli jakby takimi moimi zdalnymi mistrzami. Znaczy czytałem, myślałem sobie, o, chcę pisać tak jak ten facet. To jest na przykład Ray Bradbury. Na przykład trochę Shackley tak wtedy, tak, jeśli idzie o takie lekkie, pewien typ umysłowości. No, na przykład Dick w pewnym sensie z tym, że wolałbym nie zaświrować, tak? I o ile by to było możliwe. Bardzo niewygodne. Bo ty też kiedyś powiedziałeś, że talent pisarski należy uznać za rodzaj uszkodzenia mózgu. No bo on ma z fizjologicznego punktu widzenia, czy neurofizjologicznego, ma takie jakby cechy. No, tak funkcjonuje. Trochę jak leworęczność albo skłonność do schizofrenii, no to jest pewne skrzywienie w postrzeganiu świata, tak? No, taka umysłowa perseweracja. Człowiek patrzy na normalną rzeczywistość, tam są szare domy, Alojzy Pompa gdzieś poszedł, Wacław Pociełujko w drugą stronę, tak? Natomiast człowiek, który, autor fantastyki, patrzy na to i widzi jakąś zupełnie inną sytuację. A gdyby tak tam
występował jakiś element nadprzyrodzony, który by nadał sens temu, na co patrzę, tak? To jest taki rodzaj... I stąd ten młotek, tak? Bo fantastyka to jest narzędzie w opisywaniu świata. To jest rodzaj metafory literackiej, która mi służy do tego, żeby opisać historie, które mam do powiedzenia. One mogą czasami być historiami takimi z otaczającego nas świata, które tłumaczy jakby element fantastyczny. Mhm. Czyli mamy do czynienia z absurdalną sytuacją, nie wiem, dziecko wpadło pod samochód, pytamy się dlaczego, tak? Dlaczego to dziecko, dlaczego ten samochód, dlaczego ja i tak dalej. Czasami dajemy wtedy fantastyczną metaforę, tak? Dlatego i tutaj dajemy wyjaśnienie, tak? Nie o to chodzi, że to jest tak naprawdę, ale coś nam mówi o świecie, jeśli to jest dobrze zbudowane. A w innym wypadku możemy w ogóle zrezygnować z opisywania tego świata, bo chcemy napisać, co się stanie, jaki on przybierze kształt, jeżeli to, na co w tej chwili patrzymy, na przykład wyszedł jakiś facet w telewizji i bredzi jakieś kocopały, tak, polityk. Ale są to kocopały na tyle masywne, że sobie pomyślmy, no, a gdyby rzeczywiście wprowadzić to, co on tu wygaduje, to jak świat będzie za 5 lat wyglądał? Mamy obrazek, który opisujemy, tak. Dobry przykład jest z Vonnegata, opowiadanie Harrison Bergera, które napisał pod koniec lat 60. czy w 70. którymś roku. I to ludzie uważali to za dość taką surrealistyczną metaforę, a w tej chwili ono jest takie jakby wypisz, wymaluj. No, jeżeli traficie gdzieś na to opowiadanie, to je sobie przeczytajcie. To by poszło w tych nowych krokach w nieznane Leszka. Jest wznowienie. To sami zobaczycie. No, są takie rzeczy, tak? Zupełnie genialne intuicje ktoś ma na 20-30 lat naprzód. Ponieważ ludzie trochę żyją, to mamy w tej chwili okazję zobaczyć, jak pewne z tych rzeczy się sprawdzają. Przepraszam, zabiję telefon, bo on zaraz coś kombinuje. Obiecano tutaj również zadawanie pytań osobistych. No, trudno. Ale nie, bardzo słusznie, to jestem za to. Wydało się oczywiście, ci, którzy nie wiedzieli, już wiedzą, bo już tłumaczyłam, że dojechała Maja zamiast ciebie, więc w jakiś sposób zapewne was połączono. Wiedzą wszyscy, że jesteś mężem Maji Lidii Kostakowskiej. No to jest w papierach. Na Wikipedii chyba. Czy to jest trudno sobie wyobrazić, jak to jest, kiedy pod jednym dachem spotyka się dwóch znanych, poczytnych, popularnych pisarzy, dwie dość silne osobowości. Oj tam. Pod jednym dachem, jak się mieszka, to jest dwoje ludzi po prostu. Pisarz to nie jest ktoś, kto się składa tutaj z klawiatury częściowo, albo w ogóle mówi prozą. Jak już się tak mieszka, to po prostu jest ktoś tam, ten tu ja zostawił skarpetki, tu jajecznica. Małe. No, znaczy, pracujecie w tym mieszkaniu? Kubaturą jest stosunkowo duże, tylko jest niewygodne, bo tam jest duża kuchnia, wielki przedpokój, jeden duży pokój, taki salon, ale on jest przechodni z kolei, oraz sypialnia, która pełni rolę pracowni. Jak? No ciężko, tak? No, bo trzeba sobie wykroić dwie przestrzenie do pracy, niezależne. W jakimś sensie, tak, gdzie można się odizolować i skupić, bo ta praca wymaga kupy koncentracji. Wbrew pozorom ten drobny fakt, że nie idzie się gdzieś tam do jakiegoś biura na drugim końcu miasta, więc nie trzeba codziennie o świcie gdzieś podróżować, co jest bardzo wygodne. W momencie, kiedy dwoje ludzi tak funkcjonuje w jednym mieszkaniu, to już jest problem. Pewien, jakiś. Ale to ze wszystkim sobie można poradzić. Ja pracuję w słuchawkach, tak? I słucham muzyki, tworzę taką kopułę dźwiękową i mogę się skoncentrować, bo ja jestem z takich, którym wszystko przeszkadza, tak? Jeżeli, nie wiem, odkurzacz na drugim końcu mieszkania, to nie ma mowy, żebym ja coś napisał, tylko będę siedział tak słuchał odkurzacza, bo nie mogę, no jakiś tam. Czyli już lepiej telewizor chyba, ale też słucham jednym uchem. Z kolei przeszkadzałoby, gdybym słuchał tej muzyki głośno, ona próbuje pracować, bo ją z kolei każdy taki dźwięk rozprasza, więc ja to na słuchawkach, ona w drugim pokoju, no to tak na działce jest łatwiej. Tam możemy mieszkać na działce przez sporą część roku, bo potrzebujemy tylko internetu i komputeru, więc wyjeżdżamy tam. I tam jest lepiej, bo domek ma jakieś poddasze, więc jest jakby więcej pomieszczeń. Nie jest duży, ale być może nawet niewiele większy od tego naszego mieszkania, ale za to jest więcej pomieszczeń, zakamarków. Można na dwór wyjść gdzieś na taras, tam sobie ustawić komputer. Z tym, że to nie ja się będę gapił na ptaszki, wiewiórki. Ja muszę mieć w szopie gdzieś na drewno, tak, żadnych bodźców, szyba zaklejona szarym papierem. Tak, drewno ma, ale tam się zdarzają, powiedzmy, nie wiem, korniki, są bardzo interesującym towarzystwem, mucha. No.
dlaczego pytam? Ponieważ kiedyś opowiadaliście półprywatnie, ale w wywiadach to też wyszło kiedyś, dlatego nie mam wrażenia, że wyciągam jakieś prywatne sekrety, o tym, że jak macie jakieś pomysły na rozwój akcji, jakieś szczególne wydarzenia, że o tym wcześniej rozmawiacie, że najpierw dzielicie się pomysłem, że cyzelujecie go i że, no wiesz... To jest odpowiednik takiego, jak nie wiem, przychodzi ktoś z pracy, mówi, a wiesz co mi się zdarzyło, czy ten Wacław cały dzień się ze mną kłócił, tylko z tym, że to niekoniecznie tą drugą osobę w ogóle obchodzi, ona tak, Boże, niech on już skończy, tak, no co się mogło księgowemu przytrafić, no na Boga. Natomiast my oboje mamy tę pracę, więc to jest odpowiednik takiego rozmawiania o pracy z tym, że nas to na krzyż... księgowych. Tak, i to już jest inna rozmowa, tak, a, przecinek gdzieś przepadł, no to jest sensacja. A poza tym to jest tak, że masz w domu niezależnego eksperta jakby. W związku z tym, jak kompletnie nie wiesz, jak rozwiązać jakąś sytuację fabularną, to można podyskutować. Otrzymujesz odpowiedź jakąś, mówisz świetnie, robisz zupełnie inaczej i w ten sposób się łatwiej pracuje po prostu. Jeżeli już rozmawiamy o Mai i Tobie, nie wiem czy wiecie, ale Maja z Jarkiem są wielkimi smakoszami i lubią nietypowe jedzenie. Może zdradzisz jakieś szczególne sekrety waszej kuchni, bo ja jadłam niektóre ich dzieła, więc to zwykle jest ciekawe. Znaczy to jest, znaczy to tak jest, no, teraz to w ogóle brzmi głupio, jak się do tego przyznajemy, natomiast myśmy od zawsze lubili gotować oboje, robić jakieś takie ciekawe potrawy gdzieś tam podpatrzone, albo ten teraz się to zrobiło modne, teraz jesteśmy foodie w ogóle. I ty trochę głupio jest, tak? No ale no trudno. No, ja się bronię w ten sposób, że to jakby ogół wyższych sfer zaczął się interesować gotowaniem, bo myśmy się zaczęli interesować gotowaniem. Zawsze tak było, jako nastolatek chciałem mieć jeepa, znaczy w ogóle samochód terenowy, okazało się, że wszystkie japiszony jeżdżą terenówkami. Dlaczego? Po co? Gratuluję ci, no oczywiście, że tak, no to jest akurat oczywiste. Ja się zastanawiałem, czy Maja tam gotowała. Znaczy gdzie, no w grillbarze Galaktyka, no nie, jakby nie bardzo, natomiast i tych potraw też, no nie zalecałbym przyrządzać tak w ciemno, bo nie wszystkie składniki dostaniesz. To ja wyjaśnię, Grillbar Galaktyka, ostatnia książka Mai Lili Kosakowskiej, nominowana do Zajdy w tym roku. O space opera o kucharzu. Który jest kucharzem w takiej wielogwiazdkowej restauracji. Dobra, konkrety, jakaś potrawa. O jedzonku. Z Mają spotkanie za godzinę, okay, zapraszamy no, serdecznie. Okej, jakaś potrawa, nie? To nie takie... potrawka z tego obcego. Ale to nie jest ta książka i nie ten autor. Nie ten autor. Wróćmy do Jarka. Znaczy co, chcesz, zapraszam na spotkanie z Mają Lidią Kosakowską. Chcę, żebym przepis jakiś... No, jakieś podam? Zestawienie smaków. Ja wiem, że wy zestawiacie te dziwne warzywa z dziwną wędliną. Nie, to nie jest dziwne. Znaczy, to są egzotyczne rzeczy po prostu. Ale wcale nie są takie dziwne. Znaczy, my nie preparujemy świerszczy, ani tam nie uprawiamy kuchni molekularnej, ani drinka w żelkach też u nas nie dostaniesz, ani tam, nie wiem, kawioru z rzodkiewki. Nie, no to taki... Nie, takie rzeczy obecnie bardzo modne, to nie jest nasza specjalność. My po prostu lubimy ściągać, podróżujemy trochę czasem, tak? I w związku z tym, według recepty, którą się posługujemy, najlepiej zjesz, będąc, powiedzmy, w Turcji, albo tam w innej, w Afryce Północnej, gdzieś tam, w Tunezji, dajmy na to. Jeżeli pójdziesz w bok od terenów turystycznych, znajdziesz miejsce, które wygląda jak stołówka w hucie i siedzą tam sami tubylcy. Tam będzie dobre żarcie, będzie kosztowało 1/4 tego, co gdzieś tam na pasażu nadmorskim i będzie autentyczne, dlatego że gdyby gość, który tam podaje jedzenie, dawał tym ludziom jakieś byle co, to by przestali przychodzić, on by zbankrutował. Turyści zawsze przyjdą, bo po pierwsze się wymieniają. I nie wiedzą, no nie są w stanie przekazywać sobie zwrotnie informacji, bo się nie znają, po drugie są przejazdem zawsze, po drugie gdzieś muszą jeść, a się boją wejść dalej. Tymczasem to nie boli, to nie jest tak, że tam od razu ze strasznym okrzykiem cię zdekapitują za pierwszym rogiem albo uduszą turbanem, tylko... No właśnie nie, tam chodzisz i raczej jest tak
normalnie dosyć. Co więcej, jest w ogóle spokojniej niż w tych częściach turystycznych, bo one są nasiane sklepikami tam z różnościami. Tam ciężko przejść, żeby cię nie szarpali za ręce, nie wlekli do środka i prędzej cię uduszą turbanem w sklepie z ceramiką, jeśli nie chcesz czegoś tam kupić, niż w bocznej uliczce, bo tam jak jest sklep, to sprzedają plastikowe kosze i jakieś zepsute kosiarki i cię nie nagabują, bo to co turysta kupi. No. No więc to jest tak naprawdę doświadczenie takie, że to też są ludzie. No można z nimi jeździć autobusami podmiejskimi gdzieś i tak dalej, albo wspólnym luarzem. To jest takie coś, co Rosjanie nazywają marszrutnoje taksi. Taka niby taksówka, ale wsiada tam osób na full, bo to jest taki busik albo duże kombi i to jedzie ustaloną trasą z tym, że wysiadasz gdzie chcesz. To kosztuje dużo mniej niż taksówka, trochę więcej niż jakiś normalny autobus, ale jest bardzo wygodne. I tam się znajduje takie różne dziwne rzeczy, tak? Na przykład jest taka potrawa, która się nazywa tangia. Do tego trzeba mieć teoretycznie specjalne naczynie. No wygląda jak flakon na kwiaty duży, tak szczerze mówiąc, taki dzbanek, no, więcej tej wysokości. To jest typowa potrawa kawalerów, którym nikt nie gotuje. To jest taki garnek, do tego garnka wrzuca się pokrojoną na duże kawałki jagnięcinę, podstawowe warzywa, które się wrzuca do wszystkiego tego typu, czyli pomidor, cebulę, czosnek, paprykę, papryczkę, chili, właściwie tyle. I to jest tak pokrojone jak kilofem na hama, po prostu w takie przypadkowe kawałki, z pestkami ze wszystkim, wrzucone razem z tym mięsem. Garść przypraw, trochę oliwy, trochę wina, owija się to od góry woskowanym papierem. Idąc do pracy zostawia się w piekarni, oni mają takie małe piekarnie, gdzie piekarz to stawia tam gdzieś z brzegu pieca w środku w popiele. Jak wracasz z pracy, to odbierasz, odbijasz ten papierek, wylewasz do miski z tego dzbanka i to jest potrawka, która przechodziła sobą przez cały dzień, jest po prostu rewelacyjna. Koniecznie chcieliśmy to zrobić, nie próbowaliśmy w oryginalnej tangii, bo nie mamy za bardzo dostępu do pieca piekarniczego, więc coś, co można zrobić w piekarniku, ale udało mi się kupić taką brytwannę z kolei produkcji włoskiej, bardzo tradycyjną, z takiej surowej kamionki. Ona wygląda jak wypalona, ale taka jasna cegła, taka jest. Ma piaskowy kolor, z taką sporowatej gliny, tam wygniatane w jakieś kształty, taka po prostu brytwanna. To przed użyciem trzeba zanurzyć w zimnej wodzie i potrzymać 10 minut, żeby się opiło tej wody, bo inaczej trzaśnie. I tam następnie zrobiłem tak jak normalnie tą tangię, czyli te wszystkie kawałki tak jak popadło, wsadziłem do piekarnika, wyszło rewelacyjnie, bo okazuje się, że ta brytwanna, kiedy tam w środku rośnie temperatura, się w jakiś sposób tak zasysa i uszczelnia. I tego w zasadzie nie należy ruszać, otwierać, mieszać, nic z tym kombinować, tylko jak się skończy, to po prostu to tak otworzyć, wtedy tam buchnie para i już to jest gotowe. Tak godzinkę, dwie w tym piekarniku i w bani. No to są tego typu wynalazki, tam powiedzmy nie proca z ośmiornicy, tylko takie po prostu coś, co się znajdzie po drodze. Przepis na tangię a la pisarz. Nie, to jest tangia, ta właśnie nic z niej nie wymyśliłem. Dobrze, to ja oczywiście doszliśmy do wielu szczegółów, tak, do tego w jaki sposób oglądasz świat, jak rozpraszają cię pająki i korniki. Wszystko to widać w twoich książkach, to znaczy... Czy te pająki to... Nie, znaczy tak, widać tą spostrzegawczość, to, że zwracasz uwagę na detale. Począwszy, znaczy wiadomo, że Pan Lodowego Ogrodu to jest kolosalny sukces i książka, która jest oparta na świetnym pomyśle i dobrze się sprzedaje. Natomiast we wszystkich twoich światach jest ten sposób, że łączysz z jednej strony bardzo dokładnie obserwowany świat realny z elementem fantastycznym, tak jak opowiadałeś. Powiedz mi, w jaki sposób narodziła się koncepcja połączenia tego świata fantasy z wyprawą naukową, która go w jakiś sposób eksploruje? To już ostatnio jest temat taki dość często spotykany, natomiast kiedyś to było bardzo mocno wyjątkowe. To połączenie magii z nauką. Po pierwsze, jestem przekonany, że to są w jakiś sposób zjawiska pokrewne. Po drugie, odpowiednio wyrafinowana technika wygląda na magię. No, jeżeli lądujemy na jakiejś tam wyspie, gdzie żyją izolowane plemię ludzi pierwotnych, no to oni reagują na technologię jednoznacznie, jako na przejaw magii i już. To jest ich pierwsza reakcja, więc myślę, że to działa tak bez względu na to, na jakim poziomie jesteśmy, jeżeli ta różnica wobec obserwowanego zjawiska jest wystarczająco duża. Po drugie, to jest tak naprawdę mój pogląd na fantastykę. Otóż moim zdaniem jakieś
pomysły oryginalne i w miarę mało wyeksploatowane i ciekawy punkt widzenia można znaleźć na pograniczach, kiedy się miesza różne składniki. Po prostu. Kiedy się łączy rzeczy, które się za sobą na pierwszy rzut oka nie kojarzą. Jakby że z dwóch różnych klubów, z dwóch różnych kątów widzenia, z dwóch tradycji jakichś, gdzieś pomiędzy dwoma gatunkami. Bo ja się staram eksploatować takie regiony, bo uważam, że tam coś można znaleźć. Jakby po środku każdego gatunku, no to już oczywiste pewne rzeczy są na tyle wyeksploatowane, że nie ma sensu. Bardzo trudno byłoby tam zrobić coś godnego uwagi. Masz kilka takich zupełnie bardzo atrakcyjnych dla ścisłego umysłu pomysłów w swojej literaturze, tak? Masz świat, w który można się przenieść przez sen, przez magię, przez trans. Masz w Panu Lodowego Ogrodu możliwość wpływania na magiczną rzeczywistość przez człowieka, który był wychowany w racjonalnym świecie, tak? W którym nie ma magii. Czy tego typu wizje są kuszące dla Ciebie? Czy uważasz, że tego typu władza nad rzeczywistością byłaby kusząca dla normalnego człowieka? Czy upatrujesz tutaj sukcesu tej literatury? Znaczy nie, sukces tej literatury to jest dla mnie rzecz, powiedzmy, dyskusyjna. Książka ma swoich odbiorców i nikt nie wie dlaczego troszkę mniej lub troszkę więcej. I ja się nie podejmuję tego wyjaśniać, po prostu piszę książki jak najlepiej potrafię, jestem szczęśliwy, kiedy się podobają. A dlaczego akurat ta, a nie inna, to po prostu nie wiem, to jest właśnie kwestia magii jakiejś. Natomiast mój punkt widzenia jest taki, że możliwość władania materią dana nam do ręki byłaby nie tylko bardzo kusząca, ale też śmiertelnie niebezpieczna. To jest za duża jakby łatwizna w borykaniu się z życiem i teraz byśmy zaczęli, no o tym jest Pan Lodowego Ogrodu między innymi, on jest o tym, co się dzieje z ludźmi, którzy nagle odkryli, że mogą mieć taką władzę, to natychmiast z niej korzystają na różne sposoby. Skutki nieodmiennie są takie nieprzewidywalne co najmniej. Ja miałam wrażenie, że w Panu Lodowego Ogrodu pokazujesz taką szczególną prawidłowość, że ludzie, którzy z tej władzy, jak mówisz, korzystają, tak? To są ci, którzy korzystają najwięcej, to są dokładnie ci, którzy najbardziej nie powinni. Bo to jest tak jak z władzą polityczną. Jeżeli ktoś ją pragnie, za wszelką cenę chce ją uzyskać, to prawdopodobnie to jest ktoś, kto nie powinien jej uzyskać, ani nie powinna być za bardzo szeroka. Taka jest prawidłowość historyczna. Jeżeli ktoś ją traktuje jak brzemię i obowiązek, i wie, że musi to podjąć, ale tak naprawdę wolałby robić co innego, tylko że na przykład boi się, co będzie, jeżeli kto inny się tym zajmie. To jest przypuszczalnie ktoś, kto się nadaje i kto nie robi większych szkód, a kto wie, może nawet właśnie ktoś właściwy, tak? W tych okolicznościach akurat. I myślę, że z panowaniem nad światem, nad materią, nad innymi ludźmi byłoby dokładnie tak samo. Ten, kto by się do tego rwał, bo ja wiem, że ja tu wszystko zaraz naprawię. Coś powątpiewam. No. Raczej nie. A co w takiej sytuacji zrobiłby Jarek Grzędowicz? Gdybyś miał możliwość wpływania na świat? Uciekłbym z wrzaskiem. Świat jest tak skomplikowany, że jestem przekonany, żebym się nie oparł o pokusie, choćby w jakimś zakresie, żeby tam coś... Natomiast kiedyś byłem przez jakiś czas przyrodnikiem i wiem, jak skomplikowana jest przyroda, nie wiem, powiedzmy ekosystem. To są idiotyczne rzeczy, tam się spowoduje jakąś drobną zmianę, która wydaje się, że nie ma związku z niczym i po jakimś czasie wszystko się wali, masz wyschniętą ziemię w tym miejscu, bo się załamał łańcuch troficzny, jakoś tam poleciało jak domino na drugi koniec ekosystemu. Wiesz, wyeliminowało się jakieś tam, powiedzmy, organizmy, które były uciążliwe albo niebezpieczne, a za chwilę ci zdychają krowy, do czegoś tam... To są rzeczy skomplikowane, my tego nie ogarniamy. Tak jak nie ogarniamy, powiedzmy, procesów biochemicznych, jak nie ogarniamy nawet wielu procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie, nie wiem, na poziomie hormonalnym. Tak? Jeżeli bierzesz lek hormonalny, to zawsze się coś dzieje. Tak? Po prostu dlatego, że z bardzo skomplikowanej maszynerii, której działanie w takim stanie, jakim była, nam nie odpowiada, bo to daje jakieś efekty, które są niekorzystne, to je korygujemy. Ale korygujemy je w ten sposób, że dodajemy jeden element, który coś tam przyhamowuje albo coś rozpędza, a to oddziałuje na całą resztę systemu i za chwilę się dzieją rzeczy, które nam do głowy przedtem nie przyszły. Tak, tak jest z całą przyrodą, z całym światem i
I społeczeństwem również. W związku z tym ja pewnie bym się nie oparł i tak tu bym spowodował, że tramwaje się nie spóźniają. A za chwilę by się okazało, że w związku z tym całe miasto stoi w korkach, tylko tramwaje jeżdżą jak drut, tak? A nikt się znikąd nie może wydostać kompletnie. Ja sam nie wiem, no ups, tak? Nie wiem, dlaczego tak zrobiłem. No, w jaki nie sposób. Czułbyś pokusy pilnowania innych, żeby nie psuli bardziej? No tak, ale no, tego też nie umiem, tak? No bo jest dokładnie. Tak? Gościu pilnuje, żeby inny gościu nie psuł. Znaczy, to on nie pilnuje, on właściwie usiłuje go tylko wyeliminować, bo to jest jedyny sposób. No. Żeby stać nad takim gościem i powiedzieć, nie, tego nie rób, bo to jest źle, tego też nie, tamtego też nie, ewentualnie to trzeba jakby lepiej jeszcze ogarniać niż tamten, a kto to ogarnia? No, mówimy tu o rzeczach większych od nas, więc nie jesteśmy w stanie ich naprawić, to jest pewne prawidło. Wiesz co, bo pytam o wpływanie na świat, bo na jednym z forów znalazłam wypowiedź, która jest dość kłopotliwa, ale jest opinią o tobie, więc możesz się przy okazji do niej odnieść i odnieść. Otóż tak, cytuję. Jarosław Grzędowicz ma dwie ogromne zalety. Aż dwie. Po pierwsze jest znakomitym pisarzem, po drugie jest koliberałem spod UPR, opeorowskiego sztandaru. W swoich książkach stara się przemycić elementy wyznawanego światopoglądu. Poważnie? W jakimś sensie tak, ja nie mam nic wspólnego z UPR-em, tak? Znaczy w sensie takiej wypowiedzi, bo owszem, tam parę razy mi się zdarzało na niej głosować, ale nie jestem jakimś członkiem partii, nawet nie wiem dokładnie, co oni twierdzą, poza tym, co twierdzą przy okazji jakichś wyborów. Jestem w jakimś sensie liberałem. Ja się nie staram niczego przemycać, tak? Ja mam pewien punkt widzenia na świat i jego można zdefiniować tak lub owak. I kiedy opowiadam o świecie, który sobie zbudowałem dość głęboko, znaczy on jest wymyślony w dużym stopniu przeze mnie, tak? W większym niż inne tła w moich innych utworach, bo tam czasami są po prostu portretem normalnego świata. Tutaj jest świat, który tak sobie sam skroiłem pod te historie, więc prawdopodobnie tam to jest zbudowane według elementów mojego światopoglądu, ponieważ mój światopogląd z definicji jest to sposób, w jaki widzę świat. Nie? Znaczy, w aspekcie takiej wypowiedzi trzeba wyjaśnić jedną rzecz. Ja jestem człowiekiem, który zasadniczo, aczkolwiek mam poglądy i mam światopogląd, nie posiadam ideologii jako takiej. Tak? Znaczy, nie jestem wyznawcą jakiejś ideologii, którą musiałbym respektować, nawet jeżeli nagle się okaże, że ona coś tam twierdzi, to ja też tak muszę, tak? Bo się zapisałem do klubu. No tak to nie, to jest mój zupełnie zdroworozsądkowy punkt widzenia, wynikający z obserwacji. Jeżeli ktoś go identyfikuje z konserwatywnym liberalizmem, to niech mu będzie, tylko najpierw musiałby, żebym się do tego odniósł, to on musiałby mi powiedzieć, co, jak on sobie to wyobraża i co on ma na myśli. To wtedy albo bym się zgodził, albo bym się nie zgodził. A tak to nie wiem, o co mu chodzi, więc... Dobrze, to ja ostatnie pytanie zadam, ja już na nie odpowiedziałam, ale teraz twoja kolej, bo tu już pytano. Czwarty tom Pana Lodowego Ogrodu miał się ukazać w listopadzie ubiegłego roku, teraz się ma się ukazać. Tak? Nie ukazał się wtedy. Kurde, jaka szkoda. No właśnie, też strasznie żałowałem wtedy. I ma się ukazać w listopadzie tego roku. Ukaże się. Nie, dlaczego w listopadzie? Ma się ukazać jesienią tego roku, ale czy to będzie listopad, czy grudzień, to za Boga nie wiem. Ja czytałam na portalach internetowych, ma się ukazać w listopadzie. Listopad to jesień. To dyskutuj z portalami internetowymi. Moja wiedza jest taka, że się ma ukazać jesienią, ale jak będzie przebiegał proces produkcyjny co do tygodnia, to mam zielonego pojęcia. Ja kończę w tej chwili... No takie ostatnie prace nad tym, trwają tam korekty, redakcje, tam poszczególne fragmenty tekstu krążą tam i nazad są poprawiane, tam dłubane, dopisywane, przepisywane i tak dalej, potrwa to jeszcze tam parę dni, może tych dni będzie 5, może 10, a potem co się będzie działo, to bardzo przepraszam, ale ja nie mam zielonego pojęcia, wiem, że wyjdzie na pewno przed gwiazdką, bo takie są założenia jakby taktyczne. Jakby ktoś mieszkał w Lublinie, to pikietujcie pod budynkiem. Z tym, że marketing się przeniósł do Warszawy. W Lublinie jest tylko produkcja, oni nie mają pojęcia. Warszawiacy niech też pikietują. Dobrze, ukaże się jesienią. Tam ktoś, nie pamiętam kto tam, ale kto od nich, ale ktoś tam Priusem jeździ. Priusem? Tak. I na słynnym och, suki. Zdjęciu... Ale się wyżarli na tobie, nie? Gdzie jest telefon? Priusem? Tak. Tak, bo nawet na słynnym zdjęciu... Jak doniosą mnie od razu. ...gdzie była informacja, że Pan Lodowego Ogrodu już jesienią. Później ktoś bardzo, bardzo szybko przerobił to zdjęcie na tabliczkę Prius to nie samochód. Okej, okay, no natomiast
No, ja nie jeżdżę priusem. Dobrze, tak. Co dalej? Znaczy, co potem? Co po panu lodowego grobu? Potem będę który leżał przez jakiś czas. Przez jakiś czas będę leżał, nieprzytomny. I patrzył na liście. Potem może wstanę na chwilę i znowu się położę na jakiś czas. A jak już będę w stanie z powrotem chodzić, tak nie wiem, znaczy mam pewną ilość projektów, które są tak odłożone na później. Tak? One są w pewnym sensie równoważne. Znaczy to one nie ma tak, że któryś jest pilniejszy. Ja tak się nie wiem, albo to będzie tak bezpośrednio w następnej kolejności pewna ilość opowiadań i potem zbiór na przykład. Może opowiadań połączonych, może opowiadań grozy, nie wiem jeszcze. Albo to będzie powieść grozy, albo to będzie jeszcze jakaś inna. W każdym razie... Ale o wampirach? Nie. Nie, nie. 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 Klaudia, proszę cię, nie. Ale zauważcie, że nie powiedziałem nigdy. Słucham? Ale już została napisana. Już została napisana. No, to już jest zrobione, więc co ja będę tam, wiesz, epigonił gdzieś tam. To teraz trzeba skupić na Wilkołaki, nie. Ja ci nawet powiem... Bo zaraz nas stąd wyrzucą. No, zdradź tam te tajemnice, no proszę, no. Ale ja naprawdę nie wiem, nawet ci powiem dlaczego. Jestem tak... Ale ja ci o to zapytam za dwa tygodnie znowu, wiesz o tym? Okej. To się przygotuj. Dobrze, no powiem ci coś podobnego, no. Bo wtedy to idzie ten moment, kiedy właśnie będę leżał. Nie będzie. Ja po prostu jestem tak wyrzęty po zrobieniu tej książki, że potrzebuję moment na to, żeby się zastanowić. Ja od 6 lat żyłem w Midgardzie, panem lodowego ogrodu, tam tymi wszystkimi Grunaldimi, Drakajnenami, myślałem po fińsku, chorwacku, midgardzku, kireneńsku. Ostatnimi miesiącami tak podejrzewałem, że jeżeli ja skończywszy tą książkę nie wyląduję w wariatkowie, coś bredząc w dziwnych językach, to będzie jakiś cud. W związku z tym, kiedy ten cały projekt dojdzie do końca, przypominam, że nie miałem w tym roku ani sekundy wakacji na przykład, w zeszłym właściwie też nie, ta książka, ten tom, który obecnie właśnie w pewnym sensie kończę, ma ponad 1 000 000 znaków, tak? Będzie kawałeczek książki. Bardzo się cieszymy. W związku z tym ja po prostu nie wiem, bo jestem wyrzęty. To nie jest tak, że napisałem pana lodowego ogrodu i już. Nic więcej nie napiszę, tylko tam, nie wiem, list. No ja myślę. No oczywiście, że nie. No, no, tylko, że przez chwilę, nie wiem, zwyczajnie. Dobrze. Potrzebuję momentu, żeby się zastanowić, pouporządkować to sobie. Chciałbym, żeby to były zamknięte całości. Tak? Mam nie chwilowo, jestem zmęczony ciągnięciem jakiegoś projektu z tomu na tom, więc... Może to będzie kilka różnorodnych książek, które będą miały po 350 stron i już, i będą się kończyć. Z tym, że trzeba uważać, bo dokładnie taką książką miał być pan lodowego ogrodu. Tylko jakoś się nie zmieściłem w tych 350 stronach. Co jest jak z panem Tadeuszem? Dobrze, dziękuję wam, dziękuję pięknie, przepraszam, miałam jeszcze kilka świetnych pytań, ale już nie zdążymy. Zwycięzców nagród zapraszam tak, żeby sobie znaleźli kolegów, którzy zrobią im zdjęcie z Jarkiem. Dziękuję pięknie. Dziękuję.